celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, we will see. Come with me, take the journey. No dobra. Mamy 19:45, więc witam wszystkich zebranych. Jeśli ktokolwiek przyszedł na ostatniego streama z Star Raila w wersji 1.0. Bo nie ma co ukrywać, już lada moment musimy się pożegnać z pierwszą wersją wydaniową. Pozwólcie, że mikrofona sobie poprawię. Mam nadzieję, że nie było bardzo tego słychać, ale tak. No. Star Raila. Po prostu przepadnie to już. Nadejdzie wersja 1.1. Nowe banery, nowe postacie. Nowe wszystko. I tym razem będziemy mierzyć się z nową postacią, jaką jest najwspanialsza hackerka. Silver Wolf, bądź jak ja na nią wolę mówić, srebrny pieseł. I tak, wraz z tym prawdopodobnie pojawią się nowe zadania, nowe wątki, nowe wydarzenia. Jak to zresztą obiecali na transmisji, więc... Dzisiejsze spotkanie będzie moim ostatnim zmaganiem publicznym z Simulated Universe. Lustrem. Wszelkimi innymi takimi dziadostwami przed tą zmianą. Dlatego no, mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić z tym wszystkim, co ja. I tak, na wstępie, jako że nie mam dużo, to i tak chciałbym to wysłać. Witaj, siostra. Więc tak, nie mam tego dużo. Nie będę nawet was okłamywał dlaczego. Najprościej w świecie stwierdziłem, że jako że i tak nie mam możliwości streamować bardzo, to będę wysyłał te bilety. Nie wiem ile gdzie mam, jakich pity. Jedne co to tutaj proszę, 154, bo o tym warto powiedzieć. Przyszło mi coś. Coś naprawdę wspaniałego, jak sobie to wysyłałem. Konkretnie mówiąc, Klara. Okej, dam ci, poczekam. Siostra, ale tak czy inaczej. Mamy tą piękną, młodą damę, inaczej mówiąc tą dziewczynkę malutką, small kiddo, inaczej mówiąc, no, Klarę, niszczycielkę Simulated Universe i wszelkich innych challenge, które nie są na czas. Przynajmniej z tego, co słyszałem. Jest to naprawdę jedna z najpotężniejszych postaci i ludzie nią solują content i to naprawdę porządnie nią solują. Moja Klara niestety aż taka dobra nie jest, więc no, nie ma co, powiedzmy, o tym mówić dużo. Ale tak, kolejna postać do kolekcji, kolejna osoba w rodzince. Nie, jeśli mnie wierzycie, to zaraz wam to się pokażę, proszę. Obecnie tak się prezentuje. Wiem, że nie są to dobre statystyki, ale no. Talent, skill, inne rzeczy wszystko pokazuje. Jak na razie tak, dopiero powoli zacząłem ogarniać. Chyba ostatnią destrukcję trochę nawet robiłem.
No chyba nawet zrobiłem trochę destrukcji. Patrząc po tym wszystkim. Od razu przelecę dalej z tym tym. I no. Trochę jeszcze rozwiniemy. Czy chcę to brać w sumie? Sam co w sumie może nie zaszczyt. Dobra, ale wezmę. I to jest tak, tu mam 5 za ile procent? 6% ataku. To jest lepsze od tych rzeczy. Ogólnie powiedziałbym, że może tak, ale na razie to jest ważniejsze. Tak więc okej. Okay. Już wysłane, to dobrze. I nawet widzę, że już są 3 osoby na czacie. Przy czym... Tak, jak są 3 osoby czy coś, to mogę właśnie powiedzieć coś historii siostry, jak tutaj piszę. Zresztą drogą znowu zapomniałem ustawić czat twitchowy na ekranie, żebyście też mogli widzieć, żeby to potem było na... No, na archiwum na YouTubach. Ale dobra. A propos właśnie tej mojej Klary i innych rzeczy. To, że ją zdobyłem, uświadomiło mi pewną ważną rzecz. Co muszę też pokazać na stronie Warpów. Powiedzcie, co wy tu widzicie, jeśli chodzi o postacie? Czy jest tutaj Klara? Nie. Więc odkryłem największego skama wszechczasów w świecie Star Raila. Standard banner, znany tutaj jako Regular Warp, inaczej Stellar Warp, nie posiada czegoś takiego jak gwarantowana postać. Niestety. Nie mogłem tego się doczekać wcześniej, ale myślałem sobie, dobra, to nic ważnego. Z czasem pewnie się i tak okaże, że jest jak w Genshinach. Otóż nie. Za każdym razem, kiedy trafił wam się tutaj pięciogwiazdkowe coś, losujecie z pełnej puli. Za tym idzie klątwa Chi-Chi. Dla tych, którzy znają Genshiny, jest tutaj jeszcze mocniejsza. Gdyż na tej grze możecie być przeklęci na wieki, by tylko i wyłącznie dostawać broń. Tak. Tylko i wyłącznie broń. Albo tylko i wyłącznie w kółku jedną postać. Oczywiście w Genshinach też może się zdarzyć, ale... Tutaj nawet nie jest tak, że co druga broń będzie z jakiejś konkretnej listy, a pierwsza z pełnej. Tutaj za każdym razem losujecie z pełnej. Spotkało to siostrę, która mimo swojego wspaniałego szczęścia ostatnio, jeśli chodzi o losowanie piątek, trafiła 3 light cone'y. Posiada light cone'a dla Welta, dla Klary oraz dla nigdy nie pamiętam imienia tego chłopczyka, dla niego, czyli dla Yangqing. Yangqing, jakoś tak, nie umiem chińskim. Japoński czy jakikolwiek inny. Tak, jeszcze piszę, że 2 dni początku. Więc no, pokazuje to po prostu największego skema tej gry na obecny moment. Dlatego, drogie dzieci i dorośli, bądźcie ostrożni, jak wishujecie. I tak. Przepraszam, jak warpujecie. Yanqing. Okej, okay. Yanqingu. Okej. Okay. Yanqing. Okej, okay, dobra. Nie będziemy się tym przejmować. Wysyłamy 7 biletów. Tutaj. Po czym 5 tutaj oraz kryształki. I potem lecimy. Okej. Okay. Yanqing. Okej, okay, niech to będzie w ten sposób. Ale tak czy inaczej, wysyłamy warpy. Pojedynczo, mam tylko 7. I tutaj niczego nie będzie, więc możemy skipnąć. Nie. Siostra, nie kupię biletów. Wiesz, że oszczędzam te kryształy na broń, a teraz jeszcze tym bardziej potrzebuję tego lightcone'a. Kolejny bilet. Leci i... Niczego nie ma. Nawet nie ma co mówić. Po prostu wysyłajmy te bilety. Czym szybciej wyślemy, tym szybciej przyjdziemy do ciekawszych rzeczy. Nic. A nie, proszę. Shared feeling. Dobrze. Kolejne 4 punkty bliżej do 600 potrzebnych na zdobycie lightcone'a. Nic. I to nawet takie totalnie nic. Tutaj... Również nic. Amber. Oczywiście. Musiał się pojawić Amber. Będzie nic. Tym razem Darting Arrow. Okej. I ostatni bilet na dziś w wydaniu klasycznym. Nic. Smutne. Ale teraz spokojnie. Rzucamy ten pula na generała.
Jeśli przyjdzie, to super. Jeśli nie, możecie wiedzieć, że prawie że gwarantowanego srebrnego pieseła. I wysyłamy. W pierwszym ten pól nie ma. Lecę z pompą. I jest otwieranie. I okej. Okej. Najgorzej. Make the world clamor. Bardzo słaby lightcon, jak na mój gust. Się no dla niej dobry, ale no, ogólnie słaby. Słabe. I tak, zostały ostatnie dwa warpy. A w tle leci nam Take the Journey. Oczywiście, nic innego. Ale dobra, wysyłamy. I nic. No i ostatni, na ten moment. Może potem będzie jeszcze tego więcej, ale nie wiem. Leć, bileciku. Leć ku światu, czy pustce, czy czegokolwiek tam chcesz. Nic. Nie ma. Nie przyszedło. To znaczy, że zrobiliśmy chyba 12. A moje pity wcześniejsze, czy moja żałość, moja kolekcja tutaj wynosiła 30 coś, czy 40 coś, bo już nawet nie pamiętam. Szybko to zaraz sprawdzimy. Bo wolę być gotowy. Na to, żeby wiedzieć, na czym zdolnie. Tak, 49. Więc teraz mamy 51. Nie 51. 59. 61. Okej, już blisko. No i w takim wypadku jeszcze szybkie inne ogarnięcie ogłoszeń. Jako, że nie mają questów żadnych, to. No nie zrobiłem żadnych nowych questów. Ostatnio trochę tam niby poogarniałem, że niby w rzeczywistości niewiele. Dosłownie możecie nawet to zobaczyć, no. Nic się nie zmieniło z nim. Z nią. Może trochę się zmieniło, może nie. W sumie nawet nie wiem, czy mam tyle wolnego hunta, nie rozdałem jej tego. Dziwne. Zaraz się tym zajmiemy. Okej, okay, czekam sobie na pisała. No tak, Bailu też nic nie ruszone, chociaż mógł, Weld podobnie. Więc tak, szybko tylko ogarnę tutaj. Tylko co lepsze, tutaj 4% na tym trybie. Tutaj zwiększy to 9%? Co przemyślę? Nie 9. 11% obrażenia. Tutaj o 17%. No to ja oczywiście, że tak, ale tego nie mogę. Ciekawe, to jest pierwszy mnie, co już wymaga pomarańczowych. Znaczy, pomarańczowych, fioletowych, co jest w daltonistę bawię. Dobra, a w takim wypadku to. Zrobione. To. Zrobione. I reszty już nie mogę. Dziękuję bardzo. I teraz pytanie brzmi tylko, od czego zaczynamy. Czy od lustra, które u mnie jest bardzo zaniedbane, czy od Simulated Universe? Chociaż prawda jest taka, że nie wiem, czy nawet lustro jestem w stanie ogarnąć. Jak to wygląda u mnie z postaciami? Wiem, że większość miał 30. A nie, wszyscy mogą być 30. Okej. Hela tutaj nie ma. I nie jest ogarnięta. Niedobrze. Wiem, że jedną drużynę mogę taką standardową wypuścić. Druga będzie trochę ratowana. Tak, Miko też przyszło. Druga rzecz to będzie trochę ratowana przez Klarę, ale to jest na czas. I to mnie obawia, to mnie martwi, tego się obawiam, że po prostu przez to, że to będzie na czas, to. Czego bym tutaj nie zrobił, to może czasu zabraknąć. W sensie mogę spróbować. Chyba nawet do tego zaczniemy. Tylko teraz full focus. Obie grupy potrzebują kwantowości. Ta potrzebuje fizykala, ta potrzebuje ognia. Okej. Okay. Tutaj dajemy Trailblazera, tutaj dajemy Klarę. To jest pewne. Dzięki Klara, tak. Tylko pytanie teraz, kto będzie bardziej potrzebował. Zobacz, to nie jest takie prawdziwe pytanie. Tak. To wiem. Tego Tingyun jest electrical, a dwójka prędzej będzie miała w magii na elektryka. Proszę, tutaj to wymaga elektryczności i te boty, chociaż to aż takie nie jest ważne. Tutaj bardziej potrzebuje fizykala i lodu, więc. Jak o tym mowa, to tak. Tutaj dorzucimy. Nie, przepraszam. Healer jest na punkcie trzecim. Tak, wiem, ja do pierwszej grupy ją dodam, ale tak, muszę to szybko pomyśleć, jak to zrobić.
Dzięki, jeśli rzucę tutaj, tutaj jeszcze ją, to będzie za dużo, więc tak. Trailblazer dostanie na drugie miejsce. Niech będzie Seal. Sila tu może być potrzebna, dobra. Więc Sila idzie tutaj. Tutaj za co rzucimy Welta. Teraz tak, a tutaj... Kogo by jeszcze dać do tego? Problem w tym, że pomału mi się kończą postacie ogarnięte. Ale tak, a... Healer tutaj pójdzie. Natasza? Nie jest może idealna, ale zawsze coś. Tutaj leci w takim wypadku Bailu. I miejsce czwarte. Tutaj damy Hertę, która mniej więcej jest tutaj Tingen, żeby ratowała sytuację. Sprawdzę tylko, czy wszyscy są mniej więcej załatwieni. Bardziej chodzi mi o nią. Tak jak myślałem, nie mam reliktów. To będzie trochę niebezpieczne. A żadnych podlekarzy chyba nie mam za bardzo, co jest jeszcze gorsze. No nie mam co dziwne, nawet mojego trzygwiazdkowego lekarza. Niedobrze. W sensie zresztą na razie tak, nawet bez jakichś większych ulepszeń jakoś to przeżyjemy. Herta. No to nie ulepszona, ale pozostałe rzeczy ma mniej więcej. Trailblazer to Trailblazer nadal nosi trójki. Czemu uderzę w mikrofon? Ale są mniej więcej okej te trójki. Tutaj Sila standardowe, ono standardowo. Nie wiem czemu nie polepszam resztę, ale no, jakoś sobie radzi. Tingen ma najwięcej ataku, jak mogłem jej dać. Szczerze mówiąc. Jakiś czas tam po prostu chciałem napchać im atakiem. Nie wiem, czy to zadziała. Ale warto spróbować. I tak, wiem, że Kuru-Kuru siostra. Tylko, że niestety to jest time to twirl, a nie Kuru-Kuru. Nie gram po japońskiemu. Dobra. Zobaczmy przy okazji, jak się jeszcze wczytuje, jak wyglądają u mnie rzekomo oglądacze. Okej, według moich podglądów 5 osób jest schowanych w odmętach internetów, więc witam wszystkich zebranych i niezebranych też. Tak samo, ale tak. Nie wiem, co jest z tym wczytywaniem, wcześniej było szybsze. A właśnie, jeszcze ważna rzecz, może warto by było zamknąć przeglądarkę. Miałem w tle otwartym, nie wiem po co. Dobra. Nie interesują mnie ścieżki eonów na razie. Wystarczająco dużo o nich wiem. A jestem przekonany, że oglądacze też prędzej zobaczyliby, jak umieram na byle pojedynkach, niż to, jak ty idziesz pompą. Nie wiem, żebym miał do ciebie pretensje, ty jesteś wspaniałym bytem pompą, no ale... Dobra, delikatne sierbnięcie herbatki już za mną, więc gębę paszczę mam nawilżoną chociaż przez chwilę i... Dobra, na szczęście tylko mi się wydawało, bo trzymam, że kot się włamał mi do pokoju. A nie okłamując was i siebie. Wolę nie mieć kota w pokoju, kiedy próbuję prowadzić transmisję na żywo. Czemu nie transmisję, live'a, ja... Sztryma, jak zwał, tak zwał. Ale dobra. Pom, proszę cię. To już się robi niebezpieczne. Czy ja muszę przeklikać wszystko to, żebyś... Nie. Nie, po prostu się uparł. Uparło się pompom, żeby nie ruszyć. No to cóż, skoro pompom jest takie złe, niedobre, to może pochwalcie się, co jedliście na obiad, kolację, albo jak wam minął dzień, cokolwiek po prostu, no bo... Oczywiście! Wiedziałem, że ta stara metoda zadziała. Ale dobra. Na początku tego cyklu będziemy leczyć tego, kto ma najmniej HP. O, 60% max HP. Fajnie. I okej. Zobaczmy. Najpierw tylko muchy, a potem to coś i muchy. Nadal. Można zacząć z Klary. Tylko teraz... Pytanie, jak działał to. Okej, czyli to był strzał we wroga. Tak jak myślałem, tylko w złym kierunku. Dobra, to zaczynamy ze Słoroga. Nie, żeby to miało coś zmienić. Jakoś to i tak będą muchy. Nie, dobra, to zmieni. Dziękuję bardzo, Słorog. Dobra, mamy teraz dwie kontry na nieważne, kogo zaatakują, więc jest świetnie.
wystrzeliwujemy, przełamujemy mu pchy i już pierwsze kręciołki. Dobra, w takim tempie to może nawet jeszcze to wygramy. Podstawowy bąk. Okej. Okay. Niestety tylko jedna kontra, ale no przynajmniej była kontra. Jako, że ma znaka, to rzucam oczywiście tak, żeby były większe obrażenia. Time to twirl, oczywiście. Płaczemy, żeby Svarok nas ratował. Atakujemy, póki jest spowolniony. Aktywujemy od razu Ultimate'a, nie ma co czekać nawet. Tu chodzi o czas. Natasza robi piu za swoje zabójcie 250. Dobra, Herta tu przełamie? Nie przełamie, więc równie dobrze możemy zrobić zwykły bąk. Aktywujemy Diamenta. Leczymy też, bo czemu nie? I tak nic lepszego do roboty nie mam ze swoim życiem. I chyba nasz cel to jest 18. Mam 27 jeszcze, więc... Chyba damy radę. I to na luzie. Okej, oczywiście musiało o jedną rundę dłużej to przetrwać. Bo jakby inaczej. Ale dobra. Ogarnięte. Tak, strategia. Tutaj nie ma wspólnego elementu. Ale że jest taka sytuacja nie inna, zaczniemy nie z tym. Znaczy, dobra. I tak nic nie zmieni. I w ten sposób zaczynam bitwę. Przy czym tak, ta drużyna tak naprawdę będzie polegać w 100% na sili, żeby zadawać obrażenia, więc jeśli ona zawiedzie, to padniemy. Dobra. Sili jest już ulepszona. Piękne tańczenie. I od razu możemy aktywować dzięki temu Ultimate'a. Od razu dobijemy. Może nie jest to najlepsza opcja z perspektywy tego wszystkiego, ale w ten sposób od razu dostajemy gratisową turę. I jesteśmy w trybie aktywnym, co pozwoli nam szybciej wyeliminować tego cela. No, nie jest to może najlepsze. Ale wydaje mi się, że to ugramy. Okej. Nadal jest jeszcze w trybie super potężnym, więc dziab, żeby się pozbyć tego. Dziab, dziab. Eksplozja. Mogłbym jeszcze szybciej skończyć. A, trudno. Jedna tura zmarnowana. Tak czy inaczej, pokonujemy kolejne 6900 z moimi crap artefaktami. W ogóle z moim kołpium. Bo nie oszukujmy się, egzystencja całej mojej postaci to jest jedno wielkie kołpium. Okej. Dużo obrażeń. Szkoda, że Klar nie ma. W tym momencie ona by po prostu tutaj dużo pomogła. I to jest tak, tutaj robimy w ten sposób. Tutaj standardowe uderzenie. Liczę, że się naładuje od razu, ale jednak nie. Zaryzykujemy, może dobijemy to dziadostwo. Dobiliśmy, dobrze. Więc drugi atak na wzmocnieniu idzie już teraz w tego głównego dziada. Aktywujemy od razu to, żeby pozbyć się takiego dziadostwa. Tym samym chyba... Potencjalnie wyłączamy mu jeden z najgroźniejszych ataków, które może sobie zrobić, czym się w sumie wzmocni. Któryś nazywa się, nie mylę, Devour Overlink. Powoduje to, że dostaje wielkiego boosta do ataku. Więc nie żartuję, ten boost jest olbrzymi. A właśnie, jeszcze tego nie użyłem, zapomniałbym o tym. Więc no, jest dobrze. Przed nami tura 24, więc jesteśmy do przodu. Z czasem i z ogarnieniem wszystkiego. Czyli w ten sposób, tak? Tingyun robi swoje obrażenia. Nie największe, ale nadal przyzwoite. Jak na supporta. Wzywa overlingi. Co i tak nie ma znaczenia. No teraz robi tak. Potem jeszcze użyjemy tego, bo czemu nie? Ja czemu więc używam Ultimate'a Tingyun. Niech sobie potańczy trochę ze swoimi wachlarzami. Zregeneruje energię i... Wygrana. Lusterko numer 12 chyba? No. 11 albo 12. Nieistotne, no, zwyciężona. 40 kawałków na to, żeby kiedyś coś tam odebrać. Parę tam jakichś pupów i kredyty. Dobra, to była jednostka dopiero. Tak czy inaczej, dostajemy za to piękne 200 jady. I... no, pomału nam się kończą rzeczy do robienia. Ale tak, 12.
Ciekawe. Ciekawe. Brzmi pewnie sobie podobne. Tylko sądząc po tym, tym razem tutaj musimy wziąć Welta i... W sumie tylko Welta. Tutaj natomiast Sila będzie potrzebna i Clara. Dobra. Sila i Clara, przepraszam. Clara, Sila. Tutaj dajemy... Tak. Teraz pytanie... Nie, to mam teraz dwóch dobrych DPS-ów, czyli Tingyun teraz idzie asystować u góry. Czyli teraz sobie tak robimy, a tutaj dorzucimy właśnie Nataszę na wszelki wielkie, coś będzie potrzebne. I na ostatnie miejsce, jako że nie mam nikogo innego dobrego, to prawdopodobnie Hertha. Bo ona zawsze coś tam ze swoim Time to Twirl zrobi. Okej. Okay. I teraz to już nie wczytywało. Widzicie? Gra się przestraszyła. Duży siarpa herbatki, żeby mi się we ustach sucho nie zrobiło nadal i... 30 cyklów, standardowo. Tutaj najpierw byłoby zacząć z czegoś, co nie będzie aż takie mocne, czyli z prąda. Ale to... Żeby to zrobić najlepiej, to jeszcze zrobić tak. No, i jest to chyba wystarczająco dobry start. To jest tak, kogo najpierw próbować wyeliminować? W ogóle powinienem atakować, czy nie? Skarmucha. Ja się aż tak na tym nie znam, żeby coś tu móc mówić. Ale Witch na pewno jest dobrym wyborem, ewentualnie... Jak to się nazywało? Kurczę, u niego najważniejsze jest to, żeby to po prostu było coś, co daje mu korzyści i zarobienie ataków. Albo jest jakieś inne takie po prostu... typowo ofensywne rzeczy. Nie ma co myśleć o nim, jeśli chcesz robić reakcję, więc... Może to wydawać się głupio, ale nawet takie Eye of Perception. Bo to jest atak, a nie crit rate, crit damage, więc to nie jest aż taka dobra broń, ale no... Zawsze jakaś opcja to Eye of Perception, po prostu. Z innych to tak nie kojarzę, czy jest coś fajnego z krytem. Z trójek, czwórek. Wiesz, zawsze jeszcze ewentualnie możesz spróbować zdobyć kolejnego Wista. Tak trochę... żartujące trochę serio, więc... Chociaż... Nie! Nie. Przepraszam bardzo, siostra, gdzie moja emotka z papieżem, którą miałaś mi zrobić? Zobacz, że cię Welta, teraz by się przydała. No, siostra, wytłumacz się, czemu mi jeszcze tego nie zrobiłaś, tej emotki pięknej? Tam było na życiu Welta 2137. No dawaj, siostra, tłumacz się. Patrzcie, tajemniczo zamilkła. A teraz jeszcze tylko taką jakąś emotkę. Jakby nigdy nic wysyła. Ha, tfu, po prostu. Co za siostra z tej siostry? Albo ma wielkie opóźnienie, albo nie wiem co. Się dzieje, że dopiero teraz reaguje na cokolwiek, co tam wspominałem. No dobra, Bile Beast ze swoim ogonem za 480, co nawet 480 jest bardzo cenne. W uśpieszaniu wygranej. Niestety wydaje mi się, że to może być trochę gorzej. Nie umiesz. A piękną inną emotkę kto mi zrobił? Ja teraz dosłownie tylko czekam na to, aż będzie odpowiedni moment, żeby ją zarzucić. I się pochwalić tą piękną kartą kredytową, którą mi narysowałaś. Na baz gruliłaś. Aaa, milczysz, bo... Miko leveluje, okej. High threat target ahead. Jeszcze crit damage to już jest solidnie. Zacznijmy z fizykala chyba, bo w pierwszej tu większy będzie pod fizykala, dobra, więc okej. Czemu ja to zrobiłem? Coś mi powie? Bo głupie.
Powinien najpierw użyć czwórki od Herta, potem... Najpierw Herty, a potem powinien użyć tego... tej Klary. Takiej Klary. Słoroga. Zapomniałem, że przecież Klara nic nie robi, to Słorog wszystko ty robi. Aż nie wiem, to też jest takie przesadzone. Klara tej dur, pana. Bo to ona motywuje, żeby w ogóle Słorog cokolwiek zrobił. Znaczy, on by się tu w swojej bazie i mówił, że nie będzie się mieszał w to sprawie. A, i teraz ciekawa sprawa. Testowałem sobie to na Simulated Universe, jest traktowane to jako follow-upy, więc... Clara bot Alation potrafi nieźle bić z follow-upów. Dobra. Pokonane. Zaczynamy oczywiście w standardowej procedury aktywacji sili. Jeszcze niech sobie potem Clara zamardzi, żeby Słorok jej pomógł. Herta zrzuci diamenta. Typowe sprawy. Nie powinno być okej. Dobra. Kolejna tura. Sili. Za to ludzie uwielbiają tę postać. Te wieczne tury są po prostu idealnie piękne. Main DPS Miku pod Hyperboom. Ja bym powiedział, próbuj. Nie będziesz na pewno najoptymalniejsze, najpotężniejsze, ale próbuj. Kto wie, może coś z tego wyjdzie nawet. Wiesz, jakiego na pewno lepszego niż niektóre rzeczy. Chociaż jeżeli Hyper Boom, to... Nie wiem, za bardzo się na drzewnych reakcjach nie znam, więc... Więc nie powiem niczego na ten temat, ale... Rób swoje po prostu, tak najlepiej. I dobra, kolejne za nami. Swoją drogą... Kończą mi się lustra, już jestem razem tak serio. I teraz co my tu mamy? Automaton Grizzly. Nie lubię dziada. Ale okej, ta walka tutaj... Nie wiem, kogo dać tutaj. Tutaj sila będzie potrzebna. I teraz tylko pytanie, komu bardziej potrzeba Słoroga? A komu dać znowu Elta? Nie, to będzie ciężkie. No ale dobra. Skoro tu będzie Sila, a tutaj nie mamy nikogo pod prawidłowy typ damage'a, z DPS-ów podkreślam. Tutaj idzie Clara, tutaj dajmy Sila. I teraz tak dalej. Welt. Niech pójdzie z nią, bo tutaj tak dużo nie zmieni. Tutaj damy Asta, bo jest chyba jako taka ogarnięta. Tingyun i... To może? Więc tutaj będziemy się... Różnie te buffy powinny być iść tam, gdzie nie mamy głównego typu. Więc tak, tutaj damy Astę. I Natasza. A tutaj... Copium? nie mam Copium. To ty tutaj w naszym domostwie nim zarządzałaś, więc... No, jeśli chcesz Copium, to sama musisz przypomnieć, gdzie twoja dziwna skrytka się znajduje. Czyżby HP procentowe? Dawaj, mów, bo ja nie wytrzymam tego napięcia. I właśnie, jako że zaczynamy kolejny stage'a, klasycznie muszę łyknąć herbatki, bo to już taka tradycja. Siorbnięcie też zaliczone, mam nadzieję, że słyszeliście. Chyba, żeby nie było to siorbnięcie celowe, akurat tym razem mogę wam powiedzieć. Tutaj...
Nie ma znaczenia, z czego zaczniemy, bo wspólną słabością jest tylko elektryka, której nie przyniosłem. Więc robimy tak. I nigdzie tak, po prostu. Target threat index lowered. Hide. Okej. Okej. Natasza, co nie ma znaczenia, strzelaj tak, dużo nie zdziała. Losu. Zobaczyć Skroda. Chciałbym. Mam go wyłączonego, ale specjalnie dla ciebie, kiedy strzela wrogów, to rozkażę mu uruchamiać się. Mam nadzieję tylko, że uruchomi się na prawidłowym ekranie. Czytajcie tu gim. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że na głównym ekranie zasłonił grę. Okej. Okej. Przy okazji, to ci, co ci mogę powiedzieć, siostra, piękny śmietnik na głowie. Tak. Piękny świetnik na głowie. Harrowells, dziękuję. Jeden wiem, że mam tutaj te ultimate i tak dalej, tylko wolę zaoszczędzić sobie już na drugą część bitwy. Żeby tutaj właśnie zrobić taki piękny start, tak. Okej. I tak, głównym celem tutaj definitywnie będzie używać często skilla Asty po to, żeby utrzymać jak największe bonusy do ataków. No i nic więcej chyba do dodania nie mam w tej kwestii. Po prostu to jest jedna nadzieja na szybkie unicestwienie tego dziada. Bo niestety prawda jest taka, że jak mówiłem, no nie mam DPS-ów mocnych z tej kategorii. A, jeszcze nie ma o tych dziadach. Możliwe, że tutaj tym razem przegram. Przez nieprzemyślenie tej sprawy. Ktoś potrzebuje leczenia? Nie. Więc delikatne bicie to coś. Dobra, Clara. Wielka chwila. Dziękuję. Uratowałeś sytuację. I od razu krzyczymy, pomów im, panie Sfarog. Okej, dostała tamto. Czy to coś zmieni? Niekoniecznie. Nie mamy skill pointów, oczywiście. Typowe. Zgenerujemy tak. Może być głupi, ale na razie użyję zwykłego Sworoga. A nie tego wzmocnionego. Aktywujemy to, bo mamy prawie martwe postacie. Nie będzie to dobre leczenie, nie ukrywajmy. Ale wystarczająco, żeby przetrwać. typowe, siostro. Chociaż się w ogóle cieszę, że daje ci to Elemental Master. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem coś takiego Elemental Master. Jeden punkt, co nie. Weltowi się bardziej przyda. Do robienia 6000. Wiem, że są to mierne liczby, no ale no, muszę się pocieszać jakimkolwiek kołpią, który posiadam. Jakimkolwiek udawanym damage'em, który niby ma znaczenie. W rzeczywistości jest bardzo słaby. Musiał przeżyć. Po prostu musiał. Okej. Okej. Dziękuję, Clara. I to jest tak. To będzie runda 24. Chyba. Albo 23. 24. Inaczej mówiąc, na pokonanie tego mamy niewiele czasu. Ale tutaj mamy taką przewagę, że mamy Sealę. I tutaj możemy zacząć z Quantum, więc... Nie używaj dwa razy tego bailu. Więc zaczynamy z Sealy. I walczmy po prostu o to, żeby zdążyć. Okej, zaczynamy od tego oczywiście. I nie przebiliśmy odporności niestety. Za co będzie nie jest najlepiej. Altingu już może za swoje wzmocnienia. Więc jeszcze jest nadzieja.
Okej, okay, robimy tak. Próbujemy zrobić tą, czy... Nie, robię egzekucję. Robię egzekucję, bo egzekucja po prostu wzmocni silę naprawdę mocno. Okej, okay, Bailu nie musi leczyć, to niech uderzy w ten sposób. Ty rób rzeczywiście to, Trailblazerze. Egzekucja. Egzekucja. Tutaj uderzamy, bo i tak to wielkiego znaczenia nie ma. Egzekucja prawie, więc Bailu albo Trailblazer powinni dokończyć robotę. Nie dokończyli, oczywiście. I wchodzimy w następną część bitwy. Od pięknego ultimata Trailblazerowego. Tutaj spróbuję zrobić egzekucję. Jeśli wyjdzie, to super, jeśli to szkoda. Na szczęście wyszedła. Tutaj ze skina atakujemy główny cel. I tutaj próbujemy zrobić kolejną egzekucję. Ze skina główny cel. Nie ma już efektu, więc nakładamy świeży efekt. Robimy ultimate'a. Nie, dobra, damy radę. Na szczęście moja sila tutaj ratuje sytuację. Chociaż nadal wiem, że jest ona nieogarnięta, słaba i mogła być dużo lepsza. Ale tak. A jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się nie ma. Jak to mówi typowe polskie powiedzenie, więc no. Świat numer... Ileś naście, nie pamiętam ile, zaliczone. Gwiazdków coraz więcej. Ostatnie dwa zostały. Wrogi mają tutaj poziomy... Okej. 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 Chciałem powiedzieć, że wrogi będą mogły mieć już niebezpiecznie wysokie poziomy. Na szczęście nie są aż tak wysokie. Gorzej tylko, że mam tutaj do czynienia z pełnoprawnymi bossami. I to dosłownie pełnoprawne bossy. Okej, okay. Zaraz sobie tam podejrzę je. Ale tak, na razie nie mam po prostu jak. I szczerze mówiąc, to co tutaj widzicie. A raczej zostanie przeze mnie na razie odpuszczone. Ja zrozumiałem się źle, to nie tak, że nie damy rady. A co to ode mnie chce? Dzięki. Czy coś? To tylko jeszcze jednego lejtka na się lepszym, to będę mógł już mieć to ogarnięte dalej. A tylko pytanie, którego lejtka ona by się najbardziej opłaciło na razie 60-kować? Może tego, tylko czy mam to, co jest potrzebne? Okej, okay, nie mam, nie chcę mi się tego robić. Jestem zbyt leniwy. Dobra. Ale w takim wypadku, jeśli nie ma nic lepszego, to... Herta Station. I lecimy na Simulated Universe. Cel dzisiejszy jest bardzo prosty. Chcę po prostu... zemścić się na Kawce za to, że ostatnio nas pobiła. I potem podbić świat, może i szósty nawet. Na razie normalnie, bo... nie mam weny ani cierpliwości. Do rzeczy pokroju solo Clara. Ale spokojnie, w przyszłych transmisjach postaram się takie dziwactwa robić. A dodanie brzmi tylko, kogo bierzemy. Na pewno Clara chcę wziąć. Jako, że tutaj proszę. To wszystko ma podatność na physical. Nawet Kawka jest podatna na physical. I za tym idzie na pewno też wezmę Welta, bo jest imaginary. Więc wszystko sugerowałoby, że taka drużyna powinna pójść. Czy będzie to bezpieczna opcja? Nie wiem. Ale wysyłamy. I teraz jaką ścieżkę? Bo to jest największe pytanie. Jaką ścieżkę? Czym jeszcze właśnie, jeśli chodzi o ścieżki, co... Warto by było może, żebym zobaczył, jak to w ogóle u mnie wygląda z indeksem blessingów. Wziąłbym taką, którą wiecie, jeszcze skompletowałem. Ale tak, preservation odpada, bo nie mam co z tym robić. Remembrance wymagałby lodowych postaci, więc też odpada. Nihility. No nie mamy nikogo, kto będzie mógł nakładać dobrze efekty pod Nihility. Abundance zawsze mile widziane. Hunt... no Hunt. Destruction. Czego w ogóle brakuje? Resonance Formation. Aggression. Anniversary.
Jedziemy w destrukcję. Brakuje mi jednego tylko elementu do skompletowania destrukcji. I to takiego, który jeśli zdobędziemy 6 od nich, to mamy gwaranta, że się trafi. Więc nawet jeśli są mocniejsze, jak Hunt czy Abundance, ja idę pod Destruction, bo chcę po prostu skompletować. To jest jedna rzecz, a druga... Nie jest to najgorsza ścieżka. Znam gorsze. Confirm Puff. I teraz Curio, albo będziemy brać zaraz sobie... tego. Albo błogosławieństwo. Zacznę z błogosławieństwem, bo chcę jak najszybciej zdobyć 3 od Destruction. Piękne Destruction. Jeszcze piękniejsze Destruction. No, a przy mnie jest nowy Abundance, od razu wezmę do kolekcji. Tak, tutaj mamy... nieważne od czego zaczniemy, więc Clara. Przepraszam, Swarog. Tak, tak. Bo... naprawdę? Nie no, ten automaton bojowy musi się zamachnąć, żeby trafić jednego przeciwnika. Okay. Dobra. Świetnie. Ja że bitwy oczywiście będą bardzo proste, więc nie będę ci przejmować. Ogólnie ten świat powinien być w miarę prosty. Nie jest idealny, ale wezmę. A właśnie to później wyłączyć. Szczerze wezmę sobie to. To też jest dobre, ale to jest ważniejsze. W ten sposób, jeśli nawet będę zdobywał tylko i wyłącznie jakieś takie... jak to się nazywa? Właśnie to, na przykład. To zawsze Swarog będzie bardzo dużo swoich kontrach bił, więc... powiedzmy, że jest to po prostu dla mnie takie zabezpieczenie na wypadek, gdybym nie trafiał tego, co chcę. Dobra. Tak będzie dosyć, trzeba się pozbyć jak najszybciej. Okej, rzucamy w ten sposób. Walka wygrana. That's Destruction, proszę. Dziękuję. Ale jest to fatalne Destruction, więc przelosujemy. Czy naprawdę? Nie mogę trafić dobrego Destruction? Dobra, a tutaj od czego powinniśmy zacząć? Ja zacznijmy od Bailu. Jako, że to jest praktykę. Ale naprawdę, czy ja nie mogę trafić jednego sensownego Destruction? Czy ja proszę o zbyt dużo? Wiem, że mogę brać byle jakie. Po prostu cieszyć się z tego, że w ogóle się trafiło, ale... powiedzmy, że ja po prostu chcę brać coś w miarę sensownego, po co? Jakie mam plan i tak dalej, więc... takie branie dla samego brania to nie jest nic miejsce. Nie. A teraz oczywiście masowa egzekucja ze strony Seal i Weld, który dokończy robotę. Biedna Clara nawet nie ma okazji się wykazać. I uwaga... Elation. I tak przylosuję i... mogłem tego nie brać, bo to jest okropne. Po prostu. Ja może nie będę losował, naprawdę. Po prostu będę brał to, co mi dają. Naprawdę, ja... ja czuję, że jeśli będę to przelosowywał, to cały czas same jakieś krapy. I lepiej brać to Elation, grając po dystrakcji. Pragnę przypomnieć. I cieszę się z tego, że będę miał potężnego Swaroga, niż nie mieć nic. Niestety tak to wygląda, że albo Swarog, albo nic. Mocno. Wygląda na to, siostra, że przerzuciłaś na mnie swoją własną klątwę i... to nawet nie jest dobre, więc to możemy przelosować. To nie jest jeszcze dobre. Zawsze coś. I muszę zacząć to gromadzić, nawet jeśli nie jest najlepsze. Potrzebujemy 6, żeby dostać ostatnie błogosławieństwo.
teraz tak, Klarą czy nią? Klarą. Dobra, Klara. Dobrze. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, pozbywam się szybko much, ale oczywiście nie wyszło. Bo jakby inaczej. Przecież to nie może być takie piękne, że Sila dobije. Musi minimum HP-ków zostać przeciwnikowi, żeby tylko się wkurzać, że nie potrafię dobić. Dobra, czy dobijemy, bo i tak mamy pełne HP prawie, że... Dobra, nawet i pełne. Dobra, 5000 chyba od jednego uderzenia słorogowego. Piękne. Podobnie do Welta. Przy czym to jest jedyny counter attack. Koniec. Pokonane. Nie jest to najlepsze, ale no. Nie, to jest za dobrze. To jest za mocne. Oczywiście, że to. Wiem, że kosmiczny ser jest świetny, ale to Kyurie pozwoli nam zdobyć więcej błogosławieństw, co może uratować sytuację i... Właśnie jesteśmy w świecie piątym. Czy są to jakieś dobre rzeczy? Crit damage z 20 lub więcej. Nie jest to aż takie dobre. Dobra, to jest okej. Okay. Mogę wziąć. Mogłem równie dobrze nie brać. Ale coś. Przynajmniej będę miał co przemielić później. Na te, jak to się nazywa. No, brakuje mi słów, no. No, fragmenty reliktów. Ale dobra, no tutaj ulepszymy dwa losowe. Najmniej przydatne. I... Świetna rzecz, ale nie aż taka dobra. Dobra. Lecimy dalej. I coś widzę, że chat stał się dead, więc... no tak, dead chat. Tyle. Ale siostra nie ma nic do napisania, do powiedzenia, do zamarzenia. Co jest naprawdę zaskakujące. Zazwyczaj ma coś do powiedzenia, zamarzenia i tak dalej. Ale okej, przecież przypadę z ataka. Z Weltem na szczęście. I tak, wystrzelimy rakiety. Piękne. Nawet nie muszę ultimate używać, bo przecież żeby z tego sobie spokojnie poradzimy. Cztery 900. Piękne są te proste obrażenia. Właśnie takie rzeczy pokazują to, jak jest piękne działanie Klary. Okej. To też jest Seminko, więc spokojnie. Cieszę się ze swojej Fox Lady, której wszyscy się boją. No dobra, może być. Reset. Widzę, że jest jakiś nowy oglądacz. Siewer, witamy. Witamy w gronie oglądaczy. Nie wiem, czemu czcionka znowu jest mała, chociaż ostatnio robiłem razy 10 wielkości, więc... dzięki podglądzie. Znowu coś zepsułeś? Siewer, okej, wybacz. Nie, ja nie umiem. Ja nie umiem polskiego języka, ale i tak... miło cię widzieć. Mam nadzieję, że ta transmisja będzie jak najbardziej dla ciebie satysfakcjonująca. Patrzę na to, że jestem jełopem, który nie umie w takie gry. Nie umie w granie. Nie ukrywając. I tak. Na wstępie tylko cię ostrzegam. U mnie ze streamami jest bardzo nieregularny. I tak samo nieregularnie z contentem. Bo jak sam zawsze powtarzam, jestem po prostu gościem, który gada do monitora. A jako, że stwierdziłem, że będę grał w grę, to szybko zrobię transmisję, bo... A co mi tam? Może nawet z tego kiedyś będzie jakieś po prostu... satysfakcja, że przynajmniej coś mi się udało i tak losujemy znowu. Czemu ja nie potrafię dostawać dobrych rzeczy? Ja wiem, że sam sobie tą karę na siebie narzucam. Dziękuję. No ale czemu nie potrafię dostawać dobrych rzeczy? Dobra, full focus. Tutaj mamy... jest jakiś wspólny?
Jest wiatr, którego oczywiście nie przyniosłem. No dobra, w takim wypadku zaatakujemy z Klary, bo czemu? Ale okej. Okay. Czy jest sens tutaj? Nie. Nie ma sensu używać Ultimate'a. Chciałem powiedzieć, że sobie Seeda to dobije bez tego. Oczywiście. Po prostu... Ten kosmiczny pociąg musi mi zawsze udowodnić, że nie mam racji. Zawsze. Dobra. Zaraz będzie ruch przeciwnika. Do tego nie można doprowadzić, więc... Po prostu zrobię jakąkolwiek egzekucję. Wiem, że mogę lepiej ją rozdysponować. Trzeba na mnie wrzeszczeć spokojnie. Jestem świadomy swojej głupoty. No dzięki, siostra. Zawsze wiesz, jak mnie wycieszyć. No, wspaniała w tym jesteś. I dobra. Nie. Czy ta gra po prostu chce mi mówić, gościu, ty idź pod Elation, a nie? Nie chcę tego Elation. To jest świetne. Dwa razy reinkarnacja. Jedna z Bailu, druga z tego czegoś. Idealnie. Ej, dobra, potrzebujemy jeszcze tylko trzech. Tylko trzy. Trzy błogosławieństwa, więcej nie potrzeba. Daj mi proszę gro trzy dobre Destruction i będę już zadowolony do końca tego przebiegu, bo będę miał komplet Destruction. Nie musisz mnie aż tak upokarzać przez pisanie takich okropieństw, siostra. Proszę cię. Wystarczy, że muszę sobie prywatnie się męczyć. Nie musisz jeszcze internetom rozpowiadać. Leave it to me. Dobra. Oj, nie wiem, czy nie będę musiał robić przerwy na pieseła tak zwanej, bo coś mi się wydaje, że pieseł zaczyna sobie kolędy śpiewać. Trochę za wcześnie, nie na to jeszcze w tym roku, no ale... Ale tak, najwyraźniej go to nie obchodzi, on chce śpiewać kolędy i tyle. Jeśli do tego dojdzie, to oczywiście standardowo dam wam autowalkę, żebyście chociaż przez chwilę się nie nudzili. Oczywiście, że co? Tak. Oczywiście, że co. Jeszcze teraz tylko to ulepszyć i będę miał standardowe wieczny tur od Seedy. A, teraz, okej. Okay. Dobra, z lagu... Jaki zlagowany, zbagowany. I fizykalny tutaj możemy. Z tym idzie, czy powinien coś zarzucić? Niekoniecznie. Ale typowo zarzucę, czemu by nie? Jak tego nie zarzucę, to potem nigdy tego nie użyję, w tym życiu. I tak, od czego tu zacząć? Mam 4 skill pointy, więc możemy spokojnie w ten sposób. Tak. Welt, proszę ogarnij się. Dobra. Fokus. Dobra. Zobaczcie też, że przez chwilę się musiałem wyciszyć, ale... No, dostałem informację po prostu jedną. Domu wyników, więc musiałem po prostu to powiedzieć. To nie tak, że jak zaplanuję sobie wolny wieczór na jakiegoś streama czy coś, to będzie tu uhonorowane bez chociaż jednego przeszkadzania. Nie, to wcale tak nie jest, nie. To jest niemożliwe po prostu w tym domostwie. Ale okej. Okay. Jeśli już mam teraz rzucić przy okazji tym wiatrowym uderzeniem, to przynajmniej wzmocnimy Słoroga, żeby tylko było skuteczniej. I tak, Bail, czy może coś więcej zrobić? Niekoniecznie. Seela oczywiście też nie może. Tym razem może, tylko czy to obrażenia są... Nie, nie są wystarczająco dobre. Tak na mój gust, powinno być większe. Dobra, czy potrzebuję leczenia? Potrzebuję, kurczę. Nie mam punktów, więc trzeba chyba w końcu użyć Ultimate. Dobra. Ładujemy. No niestety, Seela, musisz tym razem odpuścić sobie. Od razu lepiej. Pani natura? Ja tak wspomniałem, że ona przecież ma taką prędkość, że ona co 5 sekund będzie natura. Najlepsza i najgorsza rzecz Seeli jednocześnie. Piękne wrażenia. Nie, ty nie aktywujesz swojego umiejętnościa na razie. Dobra. Trzeba ty nadal sobie dead. Standardzik. Tak, chcę Bail zaatakować. Oj, co to nie? Co to nie? Aktywujemy wszystko, co się da, by tylko nie zaatakować tej Bail w jednej.
To jest mój rybowy dzieciuch. Nie wolno go bić. Potrzebuję go z moim lekarzem. No, w ogóle ciekawa sprawa. Czemu postać, która jest mocno wodna, jeśli chodzi o motyw, jest jej traktowana jako postać elektryczna? Ja również nie mają wody jako żywioły, no. Szczerze, to będzie dziwny dobór. Nie, ja bardzo bardziej na to, że czaty mam dead, ale przywykłem do tego, bo to jest takie samo narodzenie dla samego narodzenia. Powinnaś mi już znać wystarczająco dobrze. Spokojnie, siostra. Ja jestem w stanie przebaczyć to, że dead czat. Tym bardziej, że sam wiem, że po prostu, no, po pierwsze zaczynam dopiero swoje przygody na Twitchu. Po drugie wiem, że mój kontent jest na tyle interesujący, żeby mi dużo pisać i marudzić, więc... Spokojnie, ja to wiem. I nie mam pretensji. A teraz tak... Dobra, nie będę już nawet losował, będzie jeszcze gorzej. Muszę zgarnąć jak najwięcej i... Oczywiście, że kosmiczny ser. Dopóki go nie wezmę, to będzie się wiecznie powtarzał, więc... Wolę już sobie odpuścić problemów i... Po prostu brać tego kosmicznego sera. I rozbijamy. Idziemy dalej. Nawet nie wiem, czy będzie mnie stać na to, żeby coś tutaj kupić. Na szczęście mnie stać. Jej. Ulepszamy dwa. Crit damage. Mogło być lepiej. Okropne. Okropne po prostu. Ulepszyło najgorsze, co mogło. Chyba z moich wszystkich. I w ogóle co to znowu z jakiegoś pinga dostałem na Discordach? Ech. Oczywiście. Oczywiście. Dobra, co tutaj jest tym razem za opcja? Zaryzykuję w ten sposób, co trzy gwiazdkowe. Jakieś fajne, dobre. Ja sprawdzę, które. To czy lepiej to? To będzie działało na każdym słorogu, tutaj jest 15%, tak głównie. Weźmy na każdego słoroga. Słorog jest zbyt dobry, żeby go nie wzmacniać. Okej, kolejny kombat. Dobra. Nie widzę czego do rozbicia. To jest dzbanek. Wspólna słabość, dwa z trzech ma kwantowość, więc użyjmy kwantowości. Okej, okay, od razu lepiej. Od razu lepiej. Don't mess with me. I dobra. Zaczniemy od tego. I Ultimate Bailu, żeby tutaj na pewno nie umrzeć. I okej, nawet dwóch gałęziowych już ten deaktywowałem. Więc świetnie idzie. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć teraz piękna podwójna egzekucja, ale oczywiście nie. Nie mogłem po prostu egzekucji do to posiłek. Ta gra mnie nie kocha. I to tak poważnie mnie nie kocha. Zrobił wszystko, byle tylko nie mógł zrobić moich egzekucji, które chcę. Dobra. Tak czy inaczej, czy jest coś pięknego? Niczego, czego bym potrzebował, więc teraz muszę niestety przelosować i... Niech będzie to. Tak nic dobrego nie dostanę, więc... My już idziemy na bossa? Tak, już bossu. Oczywiście, już bossu. A ja jak zwykle niczego nie mam. Tradycja. Tradycja. Dobra. Więc zobaczmy, czy tym razem przeżyję to bez delikatnych problemów. Jakby to można było najłatwiej określić. Tak jak ostatnio. Bo to było dosyć pechowe. Nie ukrywając. Dla tych, których nie było.
Zaraz ci zerknę. Zaraz się zerknę, siostro, tylko... Okej. Dobra. Niech ci będzie. Potrzebuję jakiegoś leczenia? Niekoniecznie. Zatrzymaj cię po prostu bik. Kolwiek, chyba jest zobaczymy, czy się uda egzekucja. To ciekawe się udało, więc możemy szybko sobie to po prostu zrobić w ten sposób. Pozbywając się kolejnego. W końcu zostałem moim podwójną egzekucją, o której prosiłem cały czas. Prawie, że. Zwykłe uderzenie, niech będzie. A, oczywiście i się zaczyna. Mogło być gorzej, szczerze. Wild przynajmniej nie bije aż tak dużo zwykłym atakiem. Okej, tutaj standardowo nie chcę czekać, zarzucam po prostu wszystko, co mamy. Całe szczęście, Słork nie oddaje mojej drużyny. Więc mogę być gorzej. Może tylko, że nie wiem po prostu ile będzie mi siedział. No, Weld. Jako zdrajca. Okej, okay. Już go nie ma. Jest dobrze. Muszę z tego przeoszczędzić tylko na punktach akcji. Jak nie będę miał w krytycznym momencie dostępu do leczenia, to... Dopadniemy od razu. Tak. Jeden zapasowy powinien wystarczyć na jakiś czas. 15% raczej nie zrobię, i tak warto było spróbować. Dobra, i czy będzie 7? Nie będzie, będzie tylko 3. Czasami zastanawiam się, czy moje postacie w ogóle coś biją. Są momenty, w których po prostu mam takie wow, takie olbrzymie obrażenie, takie wspaniałe. Ja po prostu się cieszę, jakby było nie wiadomo co. A potem za chwilę są okropne momenty. I zaczyna się najgorsze. Przejmowanie kontroli nad kilkoma postaciami. Chciałbym móc szybko się tego pozbyć, ale nie mam jak. Ale nie wiem, czy da się tego pozbywać. Co ze 13 ładunków? Damage, bus, boost, boost. Nie mam tego myśleć, chyba boost się mówi. No tak. Całe szczęście to jeszcze nie jest tak źle, jak mogło być. Okay, spowolnienie. Niestety nie zadziałało. Jeszcze bijemy Klarę. Całe szczęście Słorok jest ulepszony, więc nawet jak Klara będzie trzymać obrażenia, to przynajmniej będziemy mieć teraz. Powinienem użyć E. No, będziemy zdawać miliony obrażeń z różnych innych efektów, więc jest jeszcze nadzieja. Najpierw, że możemy użyć umiejętności, które spelluje mi debuffy. Gorzej, że tych umiejętności za bardzo nie posiadam przy sobie teraz. Nawet jeśli posiadam, to niestety, no raczej nie na tych postaciach, które mi żyją. A niestety, zaraz na wysoce Bailu, co tam znowu będzie ciężko. Bardziej tylko, że tym razem jeszcze Sila pójdzie, razem z Bailu. A bez Sila, jak Sila pójdzie, to będzie niebezpiecznie, to bardzo. Przecież może uda się przejść do trzeciej fazy, zanim będzie jeszcze tragedia. Chyba się nie uda. Czy uda? Sila, wszystko w twoich... no... rękach. Udało się. Klarę w tym trzy postacie. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. A najgorzej, że nic z tym nie mogę zrobić. Na życie. Na szczęście i nieszczęście zarazem nie przyjmuję Welta. A mówię, że szczęście i nieszczęście zarazem... Bo Welt bije dosyć dużo, więc może uratuje sytuację, a nieszczęście, że... prawdopodobnie mi zginie, zanim będę miał okazję coś więcej zrobić. Więc tak. Przy każdej okazji muszę po prostu... próbować leczyć, czy... zadać obrażenie. Dobra!
Casey to się albo oparło, no nie miało tego efektu, nie wiem. Tak czy inaczej... Ostateczna próba jest przed nami. Jeśli Welp lub Sila przetrwają, aż Bailu powróci... Nie jest źle. Czy Clara właśnie uderzyła Bailu? Okej, to nie wiedziałem, że oni mogą się nawzajem plus. I się zaczyna. Końcówka życia. No i już nie mam Bailu. Świetnie. Zrobiłem największy błąd. Okej. Wielka chwila, przy atak. To wygram. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Drugi raz to samo się stało. W ostatniej chwili padłem. To pokazuje tylko, jak jestem słaby. Niestety. Ja chyba będę musiał próbować, tylko że... To prawdę mówiąc, ja już nie mam pojęcia, jak ja mam się z tym męczyć. Bo za każdym razem jest to samo. W momencie, kiedy jestem tuż przed wygraną, robi tą eksplozję, która mi zabija 3 z 4 postaci. Na przykład przynajmniej mogę kolejne Ability Tree sobie kupić, jak chcę ją cokolwiek zmienić. Dobra. Ale teraz tak nie żartując, mogę spróbować jeszcze raz. Przy takiej samej konfiguracji, bo i tak nic lepszego nie zaproponuję. Ale zamiast się męczyć z tym wszystkim, biorę Abundance. Czyli najbardziej bezpieczną ścieżkę ze wszystkich, będę miał tyle leczenia, że nawet jeśli mi padną wszystkie postacie, rzucam RK i żyję. Ale dobra, znowu zaczynamy z Blessingiem. A żadnego z tego nie chcę. To. I dobra, i lecimy. Nie ma co po prostu dłużej czekać i mówić. Musimy zbierać jak najwięcej Abundance, żeby mieć jak najwięcej bonusów. W szczególności jeden, bo jeśli Mlon pozwala usuwać debuffy. Jeśli to będziemy mieć, to już jesteśmy uratowani. Ale jeśli tego nie będziemy mieć, będzie trochę ciężej. Ale już nadal będzie to wykonywalne. Dobra, reset, bo nie ma co czekać. I czy jest coś dobrego? 26% większe obrażenie od Swaroga, co innego. I znowu niczego dobrego nie ma, więc znowu losujemy. I znowu co? Gra mnie po prostu nie lubi. Nie umiem tego inaczej nazwać. Niż to, że po prostu gra mnie nie lubi. Dobra, podwójna egzekucja i Swarog wykończył ostatniego. Jest dobrze. Oczywiście, że to nawet nie będę czekał. Muszę po prostu losować jakiekolwiek Abundance, jeśli mam wykorzystać ją w pełni. I dobra. Bum. Okej. Okej. Pewnie nie dobiję. Ale tak, kontrolne. Wells wykona robotę. Dziękuję. Bez sprawy. Naprawdę bez komentarzy. Naprawdę nie. Te błogosławieństwa mnie nie lubią. Nie daje mi tego, czego potrzebuję. A co za tym idzie, nie mam szans uzyskać optymalnego builda. Nie żeby to było jakimś wielkim końcem świata, tragedią czy coś. Po prostu szkoda, że tak jest. Bo jeśli się ułożą dobrze te błogosławieństwa, to naprawdę dużo łatwiej jest skończyć. Zresztą sobie mówię. Wiesz, jak ludzie mają dobre błogosławieństwa i okej, artefakty ogarnięte, to Clarą, samą jedną, potrafią wykonywać świat szósty na chyba drugim czy trzecim poziomie trudności, nie pamiętam, jak to widziałem gdzieś na swoim
tym nas proponowanych artykułach na Foyolab. Ale tak. Była taka akcja. I wiem, że jest popularny nawet na Reddicie. Dużo o tym pisze. Nie, żebym jakoś konkretnie śledził, ale szukałem po prostu, czy ludzie serio to robią, czy nie i tak. No, dobiorę to. Bo musimy jak najszybciej sobie Abundance, jak powtarzam, ogarnąć. To niech będzie. Dobra. Mamy Resonance. Resonance, nie wiem mówić. Jak zwykle nie umiem w English. Za to umiem w lamieniu, więc tak. Leczenia potrzebujemy, czy nie? Chyba nie. Więc możemy spokojnie do tego podejść. Nie aktywować, niech sobie czeka na swój czas. Dobra, ryba. Rzucaj leczenie. Dziękuję. Sida, wykoń jeszcze. Wykończyła. Dobra, jest dobrze. Tak. Jak mówię, muszę jak najmniej Abundance zdobyć, nawet jeśli są nieidealne, po prostu chcę Abundance, żeby mieć efekty. Okej. Zapowiada się męcząca walka. Myślę, że po prostu nie lubię tego dziada. Nie zacznij słuchać. Po prostu najprościej w świecie, naprawdę. Nie lubię tego dziada. What a headache. You know nothing of the weight behind this power. Survive or be destroyed. There is no other choice. Dobra. Padł. Mi się odradza, rzecz jasna. Smutna funkcja tych gości. Gundy też nie można one-shopping ich przez to wszystko. Ale tak. Dobijamy. I czy będzie podwójna egzekucja? Ano będzie. Czemu rząd zbiega tak? Nie mam pojęcia. Ale tak, tak czy inaczej. Ultimate Bailu. I idziemy dalej. Z ofensywą. Okej. 2000. Nie najlepszy ten wynik. Ale akceptowalny jak na postać, którą mam drugi dzień? Chyba? Naprawdę nie pamiętam. Wiem tylko, że poświęciłem wczoraj jeszcze wszystkie zasoby dzienne, też miałem ogarnąć. I nadal nie jest idealne. Ale na pewno jest na poziomie co najmniej akceptowalnym. No dobra. Podwójna aktywacja Berstów. Ultimate. Czemu nie zacznę tak, że mylę Bersty z Ultimatami? Agent się skąkaje, jeśli chodzi o te niektóre efekty. Okej, okay, niech będzie co. Okej. Okay. Zaczynam od tego. Jest nowy, ja oczywiście którego jeszcze nie miałem, ale nie ma co. Zaczynam od najbezpieczniejszego. Damage to nie jest sensowne. Idolony zawsze coś, ale nie. Wezmę coś, co powoduje, że wszystkie jakieś te aktywacje będą tańsze. Za tym idzie, teoretycznie powinienem móc u Herty taniej kupować i... Czy jest jeszcze coś takiego, co mógł sobie wziąć? Wezmę jeszcze raz, czemu by nie. Naprawdę powinienem przestać obserwować te artefakty. Relikty. Bo to po prostu jest też smutne, jak się patrzy na te wszystkie... nieudane. Ale dobra, ulepszamy. Oczywiście, że obrażenie follow-upów i oczywiście, że... obrażenie follow-upów. Ja naprawdę chcę, żebym grał pod Elation tyle. Co z tego, że moje postacie mogą bardziej korzystać z innych. Nie, po prostu graj pod Elation.
egzekucji pewnie nie będzie jak na złość. Oczywiście, że nie będzie. Więc tak. Zobaczmy, kto wyjdzie też niebawem. No, ze smutkiem stwierdzam, że mojej postaci nie biją za dużo. Oczywiście dostaję wszystkie ataki, za tym idzie. Słabek wszystko oddał. A co za tym idzie znowu? Milion obrażeń zostało rozdzielonych przy mocy ataków. Okej, Walt, dobij jeszcze fajnie, nie, to przynajmniej Walt miał okazję jeszcze podleczyć tę Clarę. Oczywiście. Yuki! Więcej leczenia. Rzecz jasna, tak? Zaraz już będziemy mieć przynajmniej tam ogarnięty. Teoretycznie maksymalnie. Wszystkie potrzebne rzeczy z ścieżki. Przy czym... nie będę zmyślał. Nie wierzę w to, żeby udało nam się zgromadzić aż 14 błogosławieństw na maksymalne ulepszenia. Czyli na to, żeby mieć wszystkie naraz. No, nawet jak nie będziemy mieć 14, co? Nie jest to koniec świata, na zawsze będę miał przynajmniej potencjalnie te dwa błogosławieństwa. Dobra, Walt, wykończ to, proszę. Oczywiście, że nie. Nie masz być tak pięknie. I... nie patrzę na to, co to jest. Że to był Abundance, to biorę Abundance. Tyle w temacie. I dobra. Najbezpieczniej tutaj będzie użyć... bez znaczenia, bo wszyscy i tak mają... inne typy słabości. Dobra. A w ogóle jakieś znowu tutaj mamy wysłania? A, okej. Okay. Dobra. Widzę, że się z tym skończyła nożyczki. Co, jak to pisałeś, to ja już zauważyłem, że skończyła się. Fajne, fajne. Tylko do się jednej rzeczy. To nie miało być same nożyczki, to miała być groźna siostra trzymająca nożyczki. Same nożyczki też fajne. Jeśli nie zrobi się uniwersytet, to akceptuję jak najbardziej. Ale no. Jeśli chcesz zmienić, to masz spokojnie jeszcze około 15 lat, no to powiedział. Pewnie tyle czasu zajmie, zanim ewentualnie miałbym jakiś sukces odnośnie Twitcha. Jeśli w ogóle kiedykolwiek odniosę. No wiem, że groźna siostra to jest ciężki do uchwycenia widok. Więc no rozumiem i wybaczę. Tylko po prostu mówię, że miała być groźna siostra z nożyczkami. Ale jak mówię, myślę, że będzie takie nożyczki też piękne. Więc no, dwie przyszłościowe emotki już są. Jeśli udało się je teraz jakoś zamontować, to można by nie zamontowało, ale z tego co się orientuję, naprawdę nie ma sposobu. Albo co słabo znam Twitcha. Obie opcje mogą być prawdziwe, nie ukrywam, po prostu aż tak się na Twitchu nie znam. Ale z tego co ostatnio sprawdzałem, to było właśnie tylko dla tych, którzy są... to nie nazywa się partnerami, partnerzy to jest najwyższy stopień, to był ten stopień niżej. Nikt nie pamiętam, kto się nazywa. Chyba towarzysz, ale... ale nie wiem, czemu się tak trochę... wydaje, że... kojarzy mi się, że tak było, z drugiej strony wydaje mi się, że takie... no nie odpowiednie. Dobra. I oczywiście popełniłem większy błąd, jaki można. Zużyłem wszystkie punkty po prostu Welt. Nie mogę użyć sobie swojej wspaniałej aktywacji. I teraz jeszcze nie zdążyłem kliknąć przyciska, żeby użyć. Nie, zbyt rozkojarzony jestem. Zdecydowanie zbyt rozkojarzony. A co za tym idzie, świata czwartego pewnie? Czwartego. Szóstego, nie czwartego, ja łupię. Tym bardziej nie podbiję. Nie. Okej. Okay. Zawsze coś. Już nie określiłbym tego mianem czegoś dobrego. Jest to teraz... nieco. Jest to domain numer 8. Co za tym idzie, jest to dosyć niedobry domain, bo to znaczy, że zaraz już będziemy mieć do czynienia z bossem. Ale do momentu ja nadal nawet w połowie nie jestem gotów na starcie z tym bossem. Okej,
robimy egzekucję w takim wypadku, przynajmniej jedną. Dziękuję. Myślałem, że może jakaś tam druga wyjdzie, ale niestety nie. Nie wolno jej bić. Okay. A, to spróbuję się ustosunkować do jej zakazu. A niestety już więcej się nie mogę ustosunkowywać, bo ubiłem tutaj gościa. A, ci za to wszyscy trzymają karę. Okej. Okay. To jest zakaz umiejętności. No dobra. Jeśli mówisz zakaz umiejętności, to niech będzie zakaz umiejętności. Na szczęście zaraz zakaz zmienisz. Przynajmniej mam takiego nadzieja. Byś nie zmniejszył takie kiepsko. Nie rozumiem. Ja rozumiem swipe, ale nie rozumiem jaki soczek, o co chodzi. Jak Honkai mi zagłusza? Honkai jest milion razy cichszy ode mnie, więc nie ma prawa mi zagłuszać. Chyba czegoś naprawdę nie rozumiem, jak możemy Honkai zagłuszać. Jeśli mi coś zagłusza, to na pewno mam chyba coś in tekst z tym ustawieniem mojego mikrofonu. Co jest dziwne, bo według wskaźników sięga spokojnie do wartości, jak to OBS określuje, tak. Minus 5. Czyli teoretycznie bardzo głośne. Ja bym musiał pomyśleć, co z tym jest in tekst znowu. Nie, ale to definitywnie coś jest nie tak, to bardzo nie tak. Na tym wszystkim. Leave it to me. Stand down. Don't mess with me. No teraz tak nie skupiam swojej uwagi aż tak bardzo na Honkaju, szukając po prostu powodu u mnie na moich aplikacjach, wszystkich podglądach i tak dalej. No szczerze mówiąc nie widzę niczego, co może to powodować, więc jest takie totalnie dziwne. W szczególności, że no wszystko u mnie jest, no naprawdę u mnie jest wszystko okej. Okay. Nie widzę, żeby po prostu było cokolwiek wskazujące na to, że no, ma być ode mnie głośniejszy. Nadal nie wiem, o co ci chodzi, ale okej, niech będzie, że tak. Walka skończona. Leczenie obszarowe, więc świetnie. Nowa wersja. I teraz trzeba oszczędzać już te fragmenty.
bo mam bardzo fajną rzecz, jaką jest właśnie to, że teraz im więcej fragmentów, tym potężniejsze obrażenia odbiją. Więc wybacz, Herta, nie będę u ciebie kupował. Więc zaczynamy bitwę. I właśnie ważna sprawa. Zresztą wam autobitwę. Bo muszę po prostu, jakby to łatwiej powiedzieć, no, poszukać odpowiedzi. Co tu się dzieje takiego nie najlepszego z tym wszystkim. Inaczej mówiąc, wręcz, jakby to powiedzieć, zmuszony będę zaraz się wyciszyć, jeśli się nie mylę, po prostu na streamie i zobaczyć. Nie, nadal nie rozumiem, o co ci chodzi, siostra, ale tak, mimo tego, jaką głośność mi pokazuje, to mogę się z tym zgodzić, że jest dziwnie cicho. Jedyne, co tak naprawdę mogę z tym zrobić, no, a przynajmniej myślałem, to bardzo blisko właśnie mikrofon trzymać, no ale, no nie do końca, bo nawet to nie pomaga. A teraz uwaga, no będziecie mieć po prostu air rape'a, bo właśnie wyłączyłem moje ograniczenia. I dopiero teraz brzmi to jako tak. Więc no, najprościej mówiąc, nie mam pojęcia, czemu to jest takie dziwne. Ale tak, definitywnie jest tutaj coś nietypowego. A więc no, po prostu na razie wracam do tego, żeby było jak jest, a nad samym egzystencjalnym kryzysem tego, jak to działa, to będę się zastanowić kiedy indziej. I tak, miał mnie wydawać, więc muszę być jedno z tych. Nie wiem, co. Nie no, ale to jest nadal dziwne. I to, że raz masz rację na 200 przypadków, kiedy coś uważasz, to nie znaczy, że to czasami. To jest przypadek. Czysty przypadek. Więc przykro mi. Dla mnie jest to zbyt rzadki przypadek, żeby uznać to za czasami. Dobra. Zobaczymy, czy się uda otworzyć. Czy 60% szans było na to, że dostanę Curium. Przegram. 60% na to, że dostanę Curium. I co? Przegrywam. A wiem, to bo wlazłem w kombat. A kombat był tylko na przegranej, więc tak, typowo. Po prostu brawo. Całe szczęście tylko, że jest z tym czymś. Tak. Teoretycznie da się wygrać. Nie wiem, że są rzeczy pokroju takiego jak święta zasada bileta, jakby to nazwać. Jeśli masz galaktyczny lot, to czym ten bilet, który daje gratisowe te... gratisowe Curio, jeśli się rozbija, ale masz szansę zniszczyć ci cały HP i się usunąć, to zawsze to się zrobi. Ja wiem, że to jest święta zasada tej gry, no ale... jak to najlepiej powiedzieć? Tak.
Można czasami to wygrać. Jakkolwiek dziwnym to nie było. Naprawdę, da się to czasami wygrać. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. So you are afraid of me. Żeby jeszcze żyją. I nadal są bardzo groźni. Nie wiem, po co w sumie tego użyłem. A, okej, po to, żeby stygerować tego Sworoga. Ale co z tak prawdziwym powodem, że tak dziwnie jest cicho z tym mikrofonem, gdzie nie mam pojęcia? Nie wiem, naprawdę. Będę się poszukać później może. Ale dałaś mi tą zagłówkę wielką. Nie ma sensu ich robić, jeśli przecież masz już wszystkie regiony zmaksowane. A jak nie masz zmaksowanych, to tak, ty jesteś jedyny, tylko który się nie chce, nawet jak nie masz zmaksowanych. Nie ukrywam, warto zrobić nawet dla samych tych tygodniowych punktów w Battle Passach. Bo dużo daje, jak się to zrobi. Jak będzie to? Każdy drużyny Sworoga. Teraz nie wiem, czy permanentnie będzie ulepszony o 4%, czy na czas tej bitwy będzie ulepszony o 4%. Tak czy inaczej, jesteśmy końcowi. Dostajemy 3 razy 16% zwiększone obrażenia. Ogólnie za to, ile tego mamy. I starcie z kawką numer kolejny. Czy będzie teraz lepiej, czy nie? Zaraz się przekonamy. Jedne, co mogę zrobić, to to. No dobra. I to jest najważniejsze. Muszę naprawdę ostrożnie podchodzić do wydawania punktów, bo każdy błędnie wydany punkt może kosztować mnie życie w starciu z tym kobietem. No i kolejna rzecz, też muszę pamiętać o tym, że mogę wołać Jaoshi o pomoc w momencie, kiedy to będzie krytycznie potrzebne. Jak nie będzie, to też oczywiście mogę, także nie. Ale lepiej po prostu mieć napady, kiedy będzie dominacja trójpostaciowa, czegoś tak. Tutaj teraz... Tak, tak. Mam ostatni punkt, więc teraz Klarą nie będę go używał. Tylko trzeba nagenerować ich trochę więcej. Z Ilą mogę tutaj spokojnie uderzyć. I oczywiście, że robię to. I tak, mógłbym... To jest ważne, mógłbym w tym momencie użyć już tego, żeby odratować Welta. Ale jest to trochę, jakby to mówić, nieopłacalne. Jakby mi brakowało życia dużo na wszystkich postaciach, nie będę miał Bursta, Bailu. Przepraszam, Ultimate'a. Nie Bursta, znowu co powiedziałem. Błędnie. I tak dalej, to okej. Okay. Rozumiem, że będę mógł to wyrywać. I na Zuma ci zostało. Ja rozumiem, że może ci nie chcieć, ale no... Wypadałoby to ogarnąć. Ja myślę, że jak wyjdzie po tym fontań, to będziesz miała jeszcze większe zaległości. Będziesz musiała kiedyś skończyć jeszcze fontań, co zrobić. Jeśli chodzi o te wszystkie
requesty i tak dalej. Tak, już nie będzie problemu z tym, że po prostu ci brakuje na zoomie. I wiem, że to cię nie zmotywuje ani nic. Nie w tym sekcji. Ja po prostu tylko mówię jedną rzecz. Pomyśl sobie o tym, że po prostu... Jeśli tego nie zrobisz, to będzie potem jeszcze gorzej. Pierwsza faza kawki zaraz będzie za nami. Podczas drugiej, żeby nie było, użyję już mocy Yaoshi. W momencie, w którym będziemy przyjmować, czy nie będzie przyjmować, tylko przejmie już dwie postacie. Albo mogę spróbować przytrzymać to. Mogę spróbować jeszcze przytrzymać do momentu, w którym będą trzy. Ale wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle. Że nie zdąży tego dogenerować nawet, więc... Powiedzmy, że po prostu zaryzykuję. Okej, bounty zrobiłaś. Brawo. Zostały jeszcze requesty, które są dużo spokojniejsze. Szybsze, łatwiejsze. Welt ma za mało życia, żebym czekał dłużej z tym. Więc niestety, muszę użyć od razu. Nienawidzisz? Okej. Okay. To nie jest nienawidzę, tylko nienawidzę. Łącznie. Tak na przyszłość. Okej. Okay. Nie, ja tylko mówię, że po prostu requesty są spokojniejsze. A na wszystkie trzy naraz wziąć potem już nie ma problemu. Przesadnego z tym, żeby to ogarnąć. A niestety, co by mówić, nie mówić w przypadku bounty. No jeśli chodzi o bounty, to trzeba jedno wrócić. To jest mój osobisty problem, jeśli chodzi o bounty. Nie to, że są jakieś trudne czy coś. No to już trzeba chodzić w tej wewce. No jak wiadomo, ja choruję na jedną z najgorszych chorób w takich sytuacjach, które się nazywa lenistwo. Problemem jest właśnie to, że po prostu nie chce mi się chodzić w tej wewce. Dobra, uwaga, zaraz wejdziemy chyba w trzecią fazę. I mamy energię na to, żeby od razu usunąć. Dobra. Trzecia faza. Okej. Ta trójka będzie przejęta. I okej. Zarzucam jak najwięcej efektów, rzeczy. O, teraz jest właśnie ostateczna chwila, kiedy będę musiał ratować się tym, że mam usuwanie oczarowań. Jak mi trzeba znowu trzech... Przepraszam, dwóch. Bo zauważyłem jedną fajną rzecz, jeśli chodzi o Klarę. Klara ma właśnie fajny efekt, że ma sporą szansę na to, żeby zignorować debuffy, które się na nią rzuca. Widzę, że to działa też właśnie na to oczarowanie. Na całe nieszczęście dla wrogów. Ale okej, trójka, więc od razu anulujemy. Okej, świetnie. Udało się. Więc mamy krótką chwilę spokoju. Od tego. I tak, chyba szczerze muszę przyznać, że Abandon jest tutaj zbawienny. Zresztą też powoli rozumieć, czemu ludzie tak sobie zachwalają Abandon w internetach. Przecież, żeby nie było, ja uważałem je już wcześniej za dosyć dobre, ale no... To, co z tej pokazuje, w szczególności w walce z tą kawką, no to... Tak. Get Abandon, a grać z czymś innym, to dwa różne światy.
Mamy co? Ogarnięte. Ile mam tego? 8. Mogę to odebrać. Staję ciągle tylko paski od IPC. Pięknie po prostu. Okej. Okay. No i wygrana. A co za tym idzie? World 6 Unlocked. Ostatni, który da nam darmową hertę. Przy czym uwaga, uwaga, wielki tutaj spróbuję zrobić odgadywacz w przyszłości. Ostatecznym starciem będzie tutaj lejeń. A nie lejeń, jednak kokolia. Nie, nie daję. Nie poradzę sobie, ale okej, kokolia. Myślałem, że będzie to lejeń. Tego się spotykało. Ale dobra. Nie mam po prostu... Tak nie wiem, zeszyć się na szóstkę. Ile kosztuje ability? 450. Masakra. Ja to mam siłę na to, że mogę kupić... Nie, siostra. Nie, nie idę. Mogę wziąć jedno z tych dwóch. Pytanie tylko, które? Preservation. Wspaniałe, 8% odporności na efekty. Jak nie ma tarczy, dostaje tarczę równą 16% max HP na dwie tury. Raz na trzy tury. I 12% mniej obrażeń, jeśli dostaje obrażenie, kiedy ma tarcza. Okej. Okay. Zabójczy efekt. Czy może jednak weźmiemy coś takiego, co daje efekt taki, że ma większego crit rate'a? I jeszcze dodatkowego crit rate'a przeciwko tym, którzy mają mieć mniej niż połowę zdrowia. 20% z tego na dwie tury potem. To ciężka decyzja. Bardzo ciężka decyzja. Dobra. A na to naprawdę nie. Nie teraz. No dobra, na zwieńczenie prawie godzinnego streama robimy jeszcze tylko kilka warpów. I mogę powiedzieć szczerze, jest ostatnia chwila na zdobycie tego dziada. Przyjdzie to świetnie. Nie przyjdzie, to mamy Silverwolf. Jak mówiłem, będę uszował na każdą postać nową, która będzie się pokazywała. Co, okej, nie. Jaka karta, o co ci chodzi? Siostra, nie będę robił takich rzeczy. Przecież wiesz, że mnie nie stać na to. Jak mówisz jakąś świetną robotę, to okej. Ale chwilowo jestem... Jakby to określić? Studentem bez grosza przy duszy. No dobra, trójka. Czy może czwórka niespodziewana będzie? Może tutaj niespodziewana czwórka? Jest niespodziewana czwórka. To nie byle jaka herta. A to oznacza, że następna to za Simulated Universa będzie już ostateczną hertą. Więc siostro, droga, możesz właśnie dostać bólu dupy o to, że będę miał E6 inną niż Trailblazer. Dobra. To teraz najważniejsze rzeczy. Warpy po generała. Nic. Okej, okay, chciałbym powiedzieć nic, ale oczywiście. Widzę, siostra, że twoja klątwa, którą na mnie rzuciłaś, nadal działa. I tak, możesz zaaplikować sobie maść. Tingyun. Teoretycznie nic. I jest to nic. Teoretycznie nic. Jest to nic. Ostatnie dwa. Teoretycznie nic, które okazało się Amberem.
czyli totalnym nic. Bo to mi się śladuje bardzo. I uwaga, ostatni bilecik. No cóż. No cóż. Fajnie, fajnie było próbować chociaż. Ale niestety. Generał nas pokonał. Właśnie mi tak uważam, patrzę na to, że... Po prostu... Szanse były nikłe. Nie ukrywam. Zaledwie mamy tutaj 61 pit i teraz rzuciłem nie wiem ile. Ale nikłe. Nie ukrywając. Chyba, że... Chyba, że... Dajcie mi chwilę, bo miałem tam 800 coś tych kryształów. Muszę sprawdzić tam... Miałem 5. Problem tylko w tym. Patrzcie. Było 5. Co daje łącznie? 66. Jeśli to rzucimy, będziemy mieli 86. Nie daje to 100% gwarancji, co on przyjdzie. A druga rzecz, muszę zbierać lightcone'y. To też zawsze opcja. To też zawsze opcja, siostra. Wiecie co? Zostawię was wszystkich w niepewności. Wyczekujcie w weekend live'a. Streama. Transmisji, jak zwał, tak zwał. Na który zdradzę wam tajemnicę. Czy to zrobimy, czy nie. Nie dowiecie się, dopóki nie usłyszycie ponownie mojego głosu mówiącego witam wszystkich zebranych. Tak więc no. Miejcie ból dupy o to, że zrobiłem cięcie iście polcatowe, bo ja wiem, co ja z tym zrobię, a czego nie zrobię. A wy przekonacie się już niebawem. Więc dzięki wszystkim, którzy się tu zebrali. Do usłyszenia ponownie jutro, bądź pojutrze. I proszę, udało mi się. Udało mi się wywołać u siostry bóla dupy. Cel osiągnięty.